Rodzinny dom dziecka powstał w jednym z mieszkań przy ulicy Buczka, które władze Wałbrzycha przekazały w trwały zarząd Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. MOPS od 2 lat, od momentu przejęcia przez miasto zadań powiatowych, podejmuje liczne działania na rzecz szkolenia rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, przekształcając duże placówki w małe. Do tej pory nie było żadnego rodzinnego domu dziecka, dzisiaj otwieramy trzeci. Dwa poprzednie powstały poprzez przekształcenie zawodowych rodzin zastępczych, bo taka jest forma, że najpierw trzeba mieć doświadczenie w tej dziedzinie, żeby móc w ogóle zostać, nazwijmy w cudzysłowie, dyrektorem placówki rodzinnej. Różnica tak naprawdę polega na tym, że rodzina zawodowa może mieć do 3 dzieci, a rodzinny dom dziecka może mieć 8 dzieci. Ta placówka różni się tym od 2 poprzednich, że tamte powstały w mieszkaniach tych rodzin zawodowych, dużych mieszkaniach, a tutaj MOPS w trwałe użyczenie dostał lokal gminny w budynku wspólnoty. Wyremontowaliśmy to mieszkanie, wyposażyliśmy wspólnie już z przyszłą mamą, jak nazywamy, a nie dyrektorem placówki, i mamy w zamiarze jeszcze uruchomienie 4. takiej placówki, również w mieszkaniu rodziny zawodowej. Czyli udało nam się w ciągu tych 2 lat, których jesteśmy powiatem, uruchomić 4. placówkę. Taki jest kierunek. Te wyzwania, przed którymi stoi miasto, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, wiele różnych instytucji, organizacji pozarządowych, żeby poprawić tą sytuację. Te zagadnienia są u nas, te wyzwania są u nas wyjątkowo duże. Staramy się poprawiać tą sytuację właściwie w każdym obszarze, w którym jest to możliwe. Przypominam o otwarciu żłobków, rozwoju przedszkoli, również integracyjnych, o uruchomieniu rodzinnych domów dziecka, małych domów dziecka w ubiegłym roku na ulicy Witosa i Bema. Dzisiaj mamy, powiedziałbym, wyjątkowo wdzięczny moment. Otwieramy mały rodzinny dom dziecka związany z rodziną zastępczą przy ulicy Buczka, a więc w Śródmieściu. Znajdzie tu w wyjątkowo dobrych warunkach, zarówno jeśli chodzi o opiekę rodziców tej rodziny zastępczej, jak i warunkach materialnych. Wyjątkowo dobre warunki do rozwoju 8 dzieci. To jest niezwykle ważne, bo jak wiemy, ten kształt domów dziecka jako dużych instytucji opiekujących się, wychowujących kilkudziesięcioro dzieci, właściwie powoli ten model przechodzi do historii. Ustawowo jesteśmy zobowiązani i chcemy rozwijać formy bardziej zbliżone do naturalnych rodzin. Taka jest to, taką formą jest to, co dzisiaj mamy przy ulicy Buczka przyjemność uruchamiać. Mieszkanie, w którym na razie wychowywać będzie się 6 dzieci, składa się z 4 pokoi, kuchni z jadalnią, łazienki oraz przedpokoju o łącznej powierzchni 141 m kwadratowych. Pomieszczenia są przestronne, jasne i kolorowe, zwłaszcza pokoje dziecięce. Tu dzieci przeniesione z dużych placówek będą się czuły jak w domu. Opiekę nad nimi sprawować będzie pani Joanna Amelańczuk. Nie boję się wyzwania z tego względu, że jest to we mnie pragnienie, które towarzyszy mi od bardzo wielu lat, praktycznie to od wieku dziecięcego. Uważam, że każdy człowiek ma w życiu swoją misję do spełnienia. Ja mam taką. W maju przekształcona zostanie kolejna rodzina zawodowa w rodzinny dom dziecka. Będzie to już 4. tego typu placówka w mieście.